Akcja remontu wieży kościoła w Mirowie trwa od kilku lat w najlepsze. Oczywiście doszliśmy już do takiego etapu, gdzie zostało wszystko zaakceptowane, aczkolwiek jeszcze pieniążki zostają zbierane. Czyli mamy taką puszeczkę, puszkę do której wrzucamy pieniążki. I pieniążki idą dalej na remont, naszej wieży. Tak jest. Tutaj właśnie przez naszą miejscowość przechodziła pielgrzymka. 6. już edycja tej pielgrzymki. I tutaj właśnie ludzie, którzy uczestniczyli w tej pielgrzymce, chętnie wspomogli pieniężnie. Zresztą jak słychać, to co będzie potrzebne dalej do tej wieży, do remontu. Także cieszy nas to serdecznie i z góry dziękuję. Wieża kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha w Mirowie doczeka się remontu. Na tą inicjatywę pozyskano środki z ministerstwa, czyli 150 tysięcy złotych. Konkretny remont rozpoczął się w poniedziałek. Państwo powiatowe dołożyło 15 tysięcy złotych. Ogromna tutaj ruszyła taka zbiórka mieszkańców, którzy również swoją tą właśnie część pozostałą zebrali. Wspólnymi siłami, dzięki właśnie gminie Moryń i uzyskanym dotacjom z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego udało nam się zdobyć wszelkie finanse, aby w końcu dzisiaj, w tym radosnym dniu, przekazać ten teren. W środku wieży znajduje się drewniana konstrukcja ryglowa, która w pewnych miejscach jest uszkodzona. Prace mają polegać na rozebraniu piątej kondygnacji muru, odsłonięciu całej konstrukcji drewnianej. Do tego dojdzie również wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, czy też ponowne odbudowanie muru i otynkowanie wieży od nowa. Kosztorys wynosi jest około 195 tysięcy złotych. Ulga na sercu, mieszkańcy są bardzo też z tego szczęśliwi, bo to ciążyło na sercach wszystkich naszych tutaj mieszkańców, także jest fajnie. Natomiast lewa strona ściany kamiennej została kiedyś przed laty otynkowana i prace mają polegać na zdjęciu tynku i przywróceniu do poprzedniego wyglądu. To w skrócie zakres prac, dosyć duży. Remont tej wieży ma potrwać do końca tego roku.